Chciałbym bardzo serdecznie powitać wśród nas głównego celebransa, jego ekscelencję, księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Witam także generała naszego zakonu, najprzewielebniejszego ojca Arnolda Hrabkowskiego. Jesteśmy dzisiaj tutaj przede wszystkim z wami, czcigodni parlamentarzyści i europarlamentarzyści Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Jak co roku w tym dniu pielgrzymujecie przed oblicze naszej Pani Królowej. Razem z wami chcemy dziękować za cały miniony rok waszej wytężonej pracy dla dobra i pomyślności naszej ojczyzny i wszystkich obywateli. Drodzy w Chrystusie, w tym miejscu naszych rozważań i naszej modlitwy pragnę przywołać słowa, które święty Jan Paweł II wypowiedział w Strasburgu w październiku 1988 roku. Moim obowiązkiem jest podkreślenie z mocą, że jeśli doszłoby do zepchnięcia na margines religijnego i chrześcijańskiego podłoża tego kontynentu, wówczas zanegowane by zostało nie tylko całe dziedzictwo przeszłości europejskiej, ale także poważnie narażona zostałaby przyszłość godna człowieka europejskiego, każdego człowieka europejskiego, wierzącego lub niewierzącego. Październik 88 rok. Drodzy parlamentarzyści, jestem tego świadom, że stając dzisiaj razem z wami na modlitwie Eucharystii, w tym szczególnym miejscu zawierzenia Bogu, wchodzę w sam środek waszego trudu i waszego zaangażowania w służbie narodu. Dlatego jesteśmy razem z Maryją, która prowadzi nas ku Chrystusowi. Jesteśmy wszyscy bowiem świadkami złożonych procesów kulturowych i zmagań cywilizacyjnych, o których już również mówił Jan Paweł II w adhortacji Kościół w Europie. Oto są jego słowa. Tej próbie towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Łączy się to ze zjawiskiem stanowienia praw dla tworzących Europę ludów w oderwaniu od ich życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo. Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie, chciałam w imieniu nas wszystkich pielgrzymujących dziś do Matki Bożej na Jasną Górę parlamentarzystów podziękować księdzu arcybiskupowi za przewodnictwo tej świętej Eucharystii i za te słowa, bardzo ważne słowa skierowane do nas, którzy na co dzień jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie prawa i za to, jak się będzie działo w naszej ojczyźnie. To są słowa, które dają nam wiele do myślenia i czegoś nas uczą. Bardzo dziękuję. Dziękuję ojcom Paulinom za to, że nas tak pięknie tutaj przyjęliście, za to, że wspólnie z nami się modlicie i że wiem, że polecacie nas codziennie Panu Bogu. Dziękuję wszystkim pielgrzymom, którzy są tutaj dziś obecni na Jasnej Górze. Przybyliśmy do Matki Bożej, żeby podziękować za wszystkie dary i łaski, ale z pewnością też po to, żeby zawierzyć jej sprawy, także te najtrudniejsze naszej ojczyzny, licząc, że ona
najlepiej wiedziała, będzie, co z nimi zrobić. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Przyjmujemy ten dar, który tutaj na Jasnej Górze zawierzał na kolejne tysiąclecie święty Jan Paweł II, a któremu na imię Polska. Całe to dziedzictwo, które jest dzisiaj naszym udziałem, ale i naszą odpowiedzialnością. Dlatego dziękujemy pani marszałek za to, że jednoczy nas również tutaj w tej wspólnocie dzisiaj parlamentarzystów i wspólnocie ludzi modlących się za naszą ojczyznę i za jej przyszłość. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bóg się rodzi, moc struchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, a granice nieskończone. Wzgardzą nieokryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami.